Cześć, dzisiaj mamy takie zadanie. Określ przedział zbieżności szeregu potęgowego i następnie wyznaczymy wzór na sumę tego szeregu. No to zaczynajmy. Tutaj 4N z 4N nam się skraca. No i otrzymujemy 1 czwartą równą Q. Czyli R równa się 1 przez Q, czyli równa się 4. Następnie sprawdzamy na osi. Po prawej dodatnie, po lewej ujemne. I dzięki temu wiemy, że x należy od minus 4 do 4. Trzeba teraz sprawdzić krańce przedziału dla x równego minus 4. I jest to szereg naprzemienny oraz dla sumy szeregu od n równego nieskończoności n plus 2 razy minus 1 do n tej i równa się. Gdzie limes n dążący do nieskończoności n plus 2 równa się nieskończoność. Czyli z tego co wiemy nie może się równać 0. Czyli dla x równego minus 4 ten szereg jest rozbieżny, ponieważ nie spełnia warunku koniecznego zbieżności szeregu. Teraz sprawdzamy dla x równego 4. I limes n dążący do nieskończoności z n plus 2 równa się nieskończoność, czyli nie może być równy 0, czyli dla x równego 4 również ten szereg jest rozbieżny. I z powyższych obliczeń wynika, że szereg jest zbieżny na przedziale x należący od minus 4 do 4. Wyznaczamy teraz sumę szeregu. N plus 2 przez 4 do n tej razy x do n tej równa się. I zakładamy, że x wartości nie musi być mniejsze od 1. Na przedziale od minus 1 do 0 i od 0 do 1. I także x nie może być równy 0.
i mamy 1 przez x razy arek razy 1 przez 4 do n tej razy x do n plus 2 pochodną i to się równa. Tutaj nam ładnie x się skracają. No i otrzymujemy, że suma szeregu równa się 12x minus 2x do kwadratu przez 4 minus x do kwadratu. Dla x należącego od minus 1 do 0 suma od 0 do 1.